Okej. To samo. Ale leczenie. No dobra, to ja mam tutaj ostatnio dodane. Tu mamy tak, to identyfikuj. Ostra lanca destrukcji. Ale nie ma 8% szansy, ale siły 9 wymaga. A bo to nie tu, nie do tej pani tutaj. A potem ona wzięła! Zwój z zaklęciem uczarowania to leci do Jahana, bo jeszcze był. O, odsyłam ci te rękawice. Aha, i musimy jakąś porucznik Seleni poinformować o tym, że załatwiliśmy te trupy tutaj i tego Brakusa. Okej. Okay. To żeby oddać te zadanie. Dobrze, to zaraz oddamy. Ale tu jest jeszcze skrzynia, nie? Buty do naprawy ci wyślę, przecież niedawno je naprawiałam. Chyba od tego stania w tym ogniu. Baridor. Wysyłam ci unfry pierścień, zobacz czy ci się podoba. Mhm, już poczekaj chwilę. Okej. Okay. Tego chyba nie można naładować, tych próżek. Chyba nie można, to trochę lipa. Odporności na powietrze, pełna odporność na skamienienie. O, masz. No dobra. Wysyłam ci Johnny buty i one są nadzwyczajne. Co tu mamy jeszcze? Dwuręczny topór Brakusa, mam lepszy. Różdżkę wysyłam Unfremu. Dzięki. Następną różdżkę też Unufremu. Jaka muzyka. No i to jest liczba użyć, że ja 3 razy mogę tej wody życia użyć. I mam naznaczony miedziany amulet odporności na ogień. I tak, 14% odporności na ogień i na truciznę i pełna odporność na uciszenie. Kto by chciał? Ja nie. Też się jakoś nie czuję. Nie? Nie. A
ta skrzynka tutaj, co ona jest zablokowana, skrzynia króla źródła i trzeba mieć ten czarnej magii, zaklęcie otwierania. Mhm. A my nikt chyba u nas nie ma takiego zaklęcia. Stoi obok ciebie. Ej, ale tu jest zamek, drzwi pokazane. A tutaj? Ona tam była, ja ją przyniosłem tutaj obok. A to i ta kłódka cały czas tu wisi? Tak. I ją trzeba mieć zaklęcie otwierania jakieś magiczne i chyba Archu, czy ktoś taki może je mieć. Trzeba by było sprawdzić. Archu? No, tu... Tak. Za chwilę pójdę, się tepnę tam i sprawdzę. To zaczekajcie, bo wy macie piramidkę, nie? Jak coś, to do piramidki mogę się tu tepnąć. Ale kwiznął, ty! Ale fajnie, wy tu... Kurde, pies poprzypomnął jeszcze z gwizną, usłyszałeś? Wszystkich nas przenosi, nie? Co ty zrobiłeś? Piska zabiłeś. A, czyli mogę mieć tylko jednego naraz. Tak, no. Chyba ten golem płonący jest najlepszy, czy nie? Chcę zobaczyć, czy mają tutaj zaklęcie. Znaczy, chyba najdroższy jest. A nie, pies jest najdroższy. Tak? Mhm. No ale to w tym momencie, bo mam plus 2 za to, że geomancji mam mało. A tak to przywołanie psa kosztuje tyle samo, co... Aha, rozumiem, no. Tego żywiołaka, nie? Najtańszy jest też szkielecik. Czemu ja już nie mogę punktów tu wydawać? Tu słaby jest. No właśnie, ja też tak mam. No tu bym miała jeszcze w co wydać. Zbrojnego już nie mogę. Te, ja mam szczęściarza aż 3. O, co ciekawe. Kowalstwo. Twarzanie nie. Broń już nie mogę. To jest... Ale ja nie kumam tego. To jest tak. Mam broń dwuręczne na 3 na maksa. 2 czy 3 punkty musisz w to wydać, żeby kolejny level wbić, a nie jeden. A ile masz punktów? 3. Dostępne 3. I ja bym chciał, nie, no ja mogę dodać jeszcze w kuszę na przykład, nie? To aha, poczekaj, to teraz... Ile muszę punktów wydać, żeby wbić 4? Nie jest napisane. A w niektóre się już nie da jakby dać, nie? Nie można. No nie, bo musisz mieć dodanie punktów. Musiałbym ich nie wydawać. Tak, kilka punktów zdolności może ci ten. Mam dwuręczne na poziomie 3, ale widzę, że jest jeszcze poziom 4. Chyba, że tu już tylko itemami możesz podnieść i tu nie jest napisane. Nie. No a najedź na plusik. Jest plusik, no nie ma plusika. No właśnie, czyli nie ma nawet mieć więcej plusika. Punktów. Czyli musisz mieć więcej punktów. I to samo mam ze zbrojnym. Ale jak tu jest napisane podstawowe 3? No to czyli podstawowe punkty, które masz teraz. Widzę, ile mam, po co mi tam piszą o tym. Nie wiem. No bo możesz mieć dodane z itemów, nie? A, o. No tak, to ma sens wtedy. Dobra, to ja na razie nie wydaję. A Baridor? Też bym wolałam wdać w to, co dawałam wcześniej. Czyli w łuki. To też nie mogę na tę chwilę. Ale żeby chociaż napisali, ile muszę mieć tych punktów. No. I
Teraz to taka zagadka, ile to będzie. I pytanie, gdzie my to wbijemy, te punkty. O, jest. No dobra, to gdzie mamy pójść i oddać zadanie? Okay. A, bo ty poszedłeś jeszcze tutaj, tą skrzynię, tak, chciałbyś otworzyć. Tak, ja jeszcze tam tutaj skroję, co on tu ma. Bo my tu nie byliśmy. A zobacz, ta lawa jeszcze tak ładnie cały czas pulsuje w tych odłamkach. No ale to bonus nie sprzedawaj teraz, tylko kup i... Ja nie sprzedaję! Szukam, bo to tutaj powinno być. Jest, zwój z zaklęciem magiczny klucz. No mam, znalazłem to. Już się tepię do was, jesteście tam przy tym skarbie? Tak, tak. No jeszcze pewnie na piwo z kolegami zdążył pójść. Co to? Aha. Tu te skrzynie tak poustawiam. Gdzie jest ta skrzynia? No tam, gdzie ją postawiłeś. Tutaj. Szczęście sobie zarzuć. Jeżeli to coś znaczy. Okej. Secrets unlock secrets. Identyfikacja, niezapisana księga umiejętności wody, identyfikacja. Dobra, ostatnio dodane, to idzie od razu do Unfrego, bo to księga, łuk to dla Baridor. Bo ty się bawisz w kusze. A szata to jest 15% odporność na powietrze, 15% odporność na truciznę. Kto sobie życzy? To co, jeszcze raz? Wytrzymały jest rąk odporności na powietrze. Szata taka, nie zbroja, tylko szata. 15 odporności na powietrze, 15 odporności na truciznę. To nie. To nie. A potem mamy żelazny pas wytrychów, ekspert od tarcz, otwieranie zamków, wytwarzany. Żaden z was nie nosi tarczy. Ja chcę wytwarzanie i ten. A no dobra, no proszę bardzo, leci. Dobra, i to by było wszystko. Szaty nikt nie chciał. A Baridor co tu ma? A otwieranie zamków? A, dobra. No to było w tym pasie, co dobra, ci dobra, wysłałam. Okej. Dobra, to tu mamy to ogarnięte. To możemy teraz wrócić i powiedzieć tej babce, że rozwaliliśmy tego Brakusa. Zwinności brakuje na ten lepszy łuk. Jednego punktu. Gdzie lecimy? No, wychodzimy stąd. Chodźmy do tej Seleni oddać jej te zadanie z tym właśnie. A to na piechotkę mamy iść? Nie, możemy się tefnąć do
bramy północnej. Trzeba znaleźć tą babkę gdzieś tutaj. Jakąś seleni. Archu! Archu, kot mnie zaczepił! Proszę, że have sent Brachus Rex to the grave once and for all. O! Archu! Tak jest, jego rządy terroru dobiegły końca na zawsze. Magnificent. Oh, truly wondrous. I feel like a prisoner set free. Free to bask in the daylight once more. A to zabawne, bo tam przy Białej Wiedźmie to chodzi już w ludzkiej formie. Tak. No właśnie. Nie, byliśmy tam za ten. Tego nie zrobiliśmy, a tam byliśmy. I was so fearful. Petrified almost in the knowledge that I might see him again. Ej, ale my Archu też w drugiej części napotykamy. I knew the Mad King. In fact, I... Służy mu. I'm a wizard hunter. And that means I've seen many centuries pass me by. They weren't always happy ones. And you may take that as an understatement. I was once under Brachus's thrall, bound to him by perfidious magic. Life was an endless cycle of servitude, torture, and humiliation. Only after the first source hunter skewered him like the pig he was did mine. As you can imagine, I was afraid beyond all measure that the fiend would enslave us all once more. That I'd be cast back into the rank pit that was my past. Ufry, ja bym chciała tylko powiedzieć, że on ma tutaj zaklęcia i różdżki. Wydaje? On? No. But he hasn't, and he never will. Thank you. Będzie go zaczepić. I will never forget this act of valor. You have foiled one of Leandra's vile designs. That much is certain. Co prawda udało ci się zniweczyć jeden z niecnych planów Leandry, ale wątpię, żeby to ją powstrzymało przed doprowadzeniem spraw do końca. It is therefore imperative that we find her sister Ikara. As you've learned from the accursed duo that was Jake and Evelyn, no już ją uterowaliśmy. I vouch for her gentle nature, but alas, I cannot vouch for her current state of mind. What I do know is that she lives in a cabin deep in Lakula. Very well, Hunter. My gratitude is yours, as is my self. Mam sama ze sobą pogadać? Be vigilant. That's it. Brachus Rex is dead. The way he spoke about our forebears was horrific. I wonder how many source hunters had to die before the Source King was deposed. He was a man utterly corrupted by Source. Don't waste a moment thinking on his crimes. Especially not when we have a world of work ahead of us. Yes! Forward is the only way we can look now. This Source cult runs deeper than we dreamed. We must stamp it out before another Brachus Rex rises. Pragmatyzm. No, to co oddajemy? Znajdźmy tą Selenię. Znowu go wskrzeszą, wiśniaka. Znaczy my tu próbowali, gdzie, właśnie nie gdzie pamiętam. Ona jest? Szukamy jakiejś Selenia. Seleni. Nie wiem, gdzie ona może być. O, nie wiesz. Nie zaznacza to tak dobrze. Ja wiem, że nam... Chyba znowu pokazało, że mamy się wybrać na kraniec czasu. To zrobimy tak. A mamy jeszcze tu sprawę dla tej Nadii. Jest to Rosjanka, ona taka Rosjanka. Mamy się tutaj dowiedzieć. Infiltracja niepokalanych. Przeszliśmy. I potem ścieżką na zachód do Srebrnego Jaru. To była inicjacja.
Więź dłuż. Bracchus Rex powiedział, że nie zdradziłby swojej tajemnicy pośredniczce Leandrze, ani nikomu innemu. Udało nam się wysłać Bracchusa z powrotem za świat. Leandra, przywódczyni sekty, odpowiedzialna za jego wskrzeszenie, ewidentnie jest w samym sercu tego spisku. Musimy odnaleźć jej siostry i karę. Odnaleźliśmy. I plaga żywych trupów. Udało się ją, Bracchus Rex nie żyje tym razem już na pewno. Teraz, kiedy zarówno on, jak i Daileron nie stanowiły zagrożenia, plaga nie umarłych, wreszcie dobiegnie końca. Musimy przekazać dobre wieści, porusznik Seleni. To ona tym chyba u góry powinna być. Tam były jakieś baraki takie. To szukamy jej. On nie tutaj gdzieś? No to oni nas wysłali tak naprawdę, no to... Jest instruktor musztry, legionista. Tu jest jakiś znacznik żółty. U góry będzie. To jest Aureus. Ej, nie ma nikogo? Przecież tu ktoś był. Ale kamień. No tu się coś działo, pamiętam. Tu ktoś był, gadaliśmy z kimś u góry. No i patrzcie, i mamy na żółto. Siedziba Legionu, pracownia Archu. A tu Archu był na górze, zamieniony w kota, ale nie ma go tam teraz. A w piwnicy? No jak porucznik, to była ja ona, musi gdzieś być. Może szukam do tego Aureusa, to jest od tego Aureusa znacznik. Ale... Żółty. Legionista... Roberts. Sir, here to cloak for getting me thrown into this stinking pit. Well, enjoy. I'm sure Sycyl is much safer now that Robert, its greatest threat, is locked away. Tu nie ma. Ja nie wiem, kogoś tu do... Tutaj, komu do więzienia wtrąciliśmy. Aaa, tu jest facet z kostnicy. Okej. Excuse me, grabby Gus. This is a Legion treasure room and absolutely no... Ale ja tylko rozmawiam. Powie coś jeszcze? Nie. On coś ukrywa. A może szczur coś wie? Pogadaj tu ze szczurem. W piwnicy, w tym budynku, w którym ja jestem. Nie wiem, czy ty widzisz. O, tutaj. A ja podejdę do tego, może on wie, gdzie ona jest. Aha. Gdzie? W piwnicy, w tym budynku, ze szczurem pogadaj. Zobacz, czy on coś powie ciekawego. A chyba się moja postać zajechała, nie chce iść, gdzie on jest? Bo brama jest zamknięta. Nie, my tu mamy punkt. Ale tam na kurze nikogo nie ma, to jest ciekawe. Dobra, znalazłem tą Selenię. Znalazłeś? Idziemy do ciebie. A, przy stole sobie siedzi. Okej. Widzisz? Paniora? Jest kitrała, nie widać jej wcale. No kurde, nawet nie wiedziałem, że ktoś tam siedzi. Jeszcze czerwonym X-em, patrz, jest zaznaczona. Co ty mówisz? Uf, na mapie? Nie, no czy no tak. No się śmiejemy.
No jest X na mapie, dokładnie. A tutaj. Jaka ruda ładna. Kto z nią rozmawia? A ja nie mogę na nią kliknąć. No jak to nie? No nie mogę. To ja pogadam. Gadaj. Ty, poczekaj, kliknę na ciebie, żeby podsłuchać, bo normalnie, ej, zbugowało mi się coś. To poczytaj mi, co mówi, bo nie mogę ani na ciebie, ani na nią kliknąć. Wspaniale, znów cię widzieć, łowco źródła. Z kim mam zaszczyt rozmawiać? Porucznik Selenia, do usług. A masz po prawej to okienko otwarte, żeby widzieć? Na dole? Rekruci, ruszajcie się wolno jak muchy, dawaj, czytaj. Porucznik Selenia, do usług. Jestem zastępczynią kapitana Eureusa. Nie obawiaj się, na łowców źródła patrzę znacznie przychylniej niż on. Nie przeszkadza mi odrobina zdrowej rywalizacji pomiędzy naszymi zakonami i nie zamierzam zaglądać drowanemu koniowi w zęby. Twoja obecność w Caisal jest drajem i błogosławieństwem, łowco. Tylko bohaterowie twojego pokroju są w stanie zmienić sytuację w tej niespokojnej krainie. Jestem o tym szczerze przekonana. Porozmawiajmy o nieumarłych. To niemożliwe, prawda? Udało ci się znaleźć jedno ze źródeł nieumarłych i odesła się w nicość? To niesamowite, cóż za bohaterstwo. Po 2 latach całkowitej ciemności wreszcie widać światełko w tunelu. Caisil jest zagrożone, ale w końcu dowiedziono, że nieumarłych da się pokonać. Kto by pomyślał, że za tymi potwornościami stał Telyron. Człowiek, który opatrywał moje rany bitewne i pocieszał, kiedy ból przybierał na sile. Co za szkoda. Oczywiście się znali. Caisil ma wobec ciebie dług wdzięczności. Legion również. Brak Frex nie żyje i nikt poza tobą nie byłby w stanie się do tego przyczynić. Reputacja jak nam podskoczyła. Tak, porozmawiać o kilku sprawach związanych z Legionem. Chęcią przekażę ci, co wiem. Rozmawiajmy o tych wyprawach na wrogie terytoria. Proszę bardzo. Co się tyczy latarni morskiej? A to już zrobiliśmy. Jeśli chodzi o Kurhany, to też. Stary kościół tak samo. Wspominałaś o umowie, którą zrwałaś z legionistami. Zgadza się, umowie ochotników. Wielu legionistów uczyni wszystko, by znów znaleźć się w domu. Dlatego własnoręcznie podpisuję rozkazy ich przeniesienia, gdy tylko wracają z tajnych misji. Niestety tylko 1 na 10 misji kończy się sukcesem, dlatego nie zmuszam legionistów do brania udziału w wyprawach. Każdy żołnierz może się zgłosić, a jeśli mu się powiedzie, zasłuży na spokojny powrót do domu. I to jest tyle. Okej, okay, czyli oddaliśmy, dostaliśmy expa. Tak. Ona ma tutaj zabytkowy amulet burz, który dodaje inteligencję. O, to dla ciebie, Unufry. To niech odda. Później ma jakąś tarczę. O, ma hełmy. Ale na siłę. +1 zbrojmistrz, +1 przywództwo. Okej, zakończmy. O, mogę hełmy ulepszać. O, dostałem od niej przepisy na ulepszenia. No ładnie, ładnie. Wiesz, że ja na nią nie mogę kliknąć? No. Płócienna zbroja, ulepszenie. Skórzana zbroja, ulepszenie. Metalowa zbroja, ulepszenie. No jak mi lecą te ulepszenia? Mikstura niewidzialności. Okej. Okay. Co tu mogę ulepszać? O proszę, no fajny naszyjnik ma. No to jest co na tym czytałem.
Teraz tak dopiero przeczytałem, zobaczyłem jak on wygląda. Co jest tam za ulepszenia, to już masz od łuków? Ej, połączyłem tą lunetę z kuszą i mi wskoczyło ulepszenie kuszy. Jakie? Plus jeden do spostrzegawczości. Nice. Ej, ale ja nie chciałem na tej kuszy tego użyć, to tak przypadkiem. Trudno, bo nie było zapisu. Okej. Okay. A to chyba muszę zmienić, czy nie? No nie mogę nic z tym zrobić, no nie. Już jest połączone. Jak weźmiesz tą kuszę i spróbujesz czymś innym... Ale to spostrzegawczości, to chyba dobrze. Ty nie będziesz miał tak, że będziesz lepiej trafiał? Tą kuszą? Nie, no ale to ja to zrobiłem na tej starszej kuszy, tej słabszej. Ja mam lepszą, o to chodzi. Mhm. Więc no dobra, mniejsza, no, ale da się. Nie, no bo jedną tylko miałem taką i nie wiedziałem do czego to jest i tak se sklejałem i się okazało, że można to połączyć. Mówcie przy takimi tymi, to tam sklejamy, no, ale... Dobra, nie dobra, szkodzi. Cięcie tu robię, grzebie sobie.